1300 wystawców, targi ogrodniczo-rolne, targi zdrowej żywności, najwspanialsze, najlepsze gwiazdy, które przyjeżdżają do Skierniewic i tutaj występują. Oczywiście i kabarety również. W tym roku święto wyjątkowe, ponieważ honorowym patronatem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. I co jest bardzo ważne, również będzie uczestnikiem naszego święta wraz z małżonką. Także dla nas to jest potężne wyzwanie, bardzo duże wyróżnienie jako dla naszego miasta. I no tutaj musimy naprawdę nie na 100, a na 1000% dopiąć każdy najmniejszy guziczek tak, aby wszystko przebiegło super. W tych dniach w Skierniewicach można kupić wszystko to, co potrzebne jest na balkon, na działkę, do produkcji rolniczej. Także wszystkie rośliny, wszystkie warzywa, wszystko co jest z tym związane, z pielęgnacją tych właśnie roślin. Co roku staramy się, żeby na święcie był kolejny element, którego nie było w roku poprzednim. Tak było na przykład z festiwalem roślinożerców, który już na stałe się wpisał do naszego święta. W tym roku mamy baloniadę, czyli będzie podczas święta naszego 10 balonów, które będą latały nad miastem. Oczywiście będą tu nad rynkiem naszym skierniewickim i nad głównymi ulicami, także będzie to barwnie, kolorowo. Parada, czyli nasze korso, jest niepowtarzalne i jedyne, myślę, w całym kraju. Tylko w Skierniewicach można tak barwne, kolorowe, piękne korso obejrzeć. Organizujemy coś dla nas i dla wszystkich, którzy tutaj przyjadą, dla gości, tak aby Skierniewice były dalej na ustach wszystkich osób, które tu przyjadą i pojadą z tą nazwą właśnie do swoich domów, do swoich miast, do swoich gmin i mówili o Skierniewicach, o wspaniałym, pięknym mieście. Szanowni Państwo, w imieniu swoim, całego samorządu miasta Skierniewice, jak i również wszystkich organizatorów, mam zaszczyt zaprosić Państwa na 42. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Wspaniała uroczystość, 2 dni moc atrakcji kulinarnych, wspaniali artyści, wspaniali goście i wszędzie kwiaty, owoce, warzywa. Serdecznie zapraszam.